Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Wyjdę trochę do was bliżej, siostry i bracia. Taki mam trochę zwyczaj wychodzenia, żeby o czymś nie zapomnieć, bo myślę, że także biskup może zapomnieć, że Pan Bóg zawsze wychodzi pierwszy. I to nam dzisiaj pokazuje patronka tego dnia, święta siostra Faustyna. Pan Bóg, można by powiedzieć, że ścigał ją, mając wizję życia dla niej. To piękne czytanie z księgi proroka Ozeasza pokazuje wręcz taką intymność Boga wobec niej. Skoro Kościół dzisiaj nam daje to czytanie ze Starego Testamentu, to ono jest odnoszone do jej życia, do jej powołania do świętości. I tam jest mowa, że wyprowadziłem cię na pustynię, a Pan Bóg ją dopadł w barku i dopadł ją w tańcu. Chociaż, jak dobrze pewnie wszyscy wiemy, pielęgnowała w sobie od dziecka pragnienie, by oddać swoje życie Panu Bogu. Ale nie było to po drodze rodzicom, a potem się okazało, że kiedy już była posłuszna Panu Bogu, to zgromadzenie miało swoje zasady. Trzeba było mieć posag. Też tego nie było. Trzeba było zarobić na to, żeby być przyjętym do zakonu. Ale taka intymna więź między Bogiem a siostrą Faustyną. Jak zaglądamy do dzienniczka, to też to niesamowicie bije z tych stron dzienniczka. Jak bliską relację miała ona z Jezusem, jako wybrana, żeby miłosierdzia doświadczyć, o miłosierdziu mówić, pisać, miłosierdzie głosić i miłosierdziem żyć. Drugie czytanie z kolei z listu do Efezjan trochę nas też pokazuje, ukazując jej życie. Mamy przystęp do Boga przez Chrystusa. Zakorzenieni w Nim, zakorzenieni w miłości, mamy w niej trwać. Pozwólcie, że trochę powiem o mojej takiej osobistej relacji z siostrą Faustyną, której od początku mojego życia nie odkrywałem i nie czytałem tego tak, jak to widzę dzisiaj. Urodziłem się kilka kilometrów od Kieksza. Kieksz to jest taka mała miejscowość pod Poznaniem, gdzie siostry Matki Bożej Miłosierdzia mają dom, prowadzą dom samotnej matki. I tam siostra Faustyna przyjechała na krótko, żeby zastąpić chorą siostrę i pracować w kuchni. I tam też w tym Kiekszu, kiedy
miała taki dzień przeznaczony na skupienie, poszła na spacer przez tory na małe Kierskie Jezioro i tam spotkała Jezusa. Pozwólcie, że ten fragment z dzienniczka przytoczę. Kiedy byłam w Kiekszu, aby zastąpić jedną z sióstr na krótki czas, w jednym dniu po południu poszłam przez ogród i stanęłam nad brzegiem jeziora i długą chwilę zamyśliłam się nad tym żywiołem. Nagle ujrzałam przy sobie Pana Jezusa, który mi rzekł łaskawie: to wszystko dla Ciebie stworzyłem, oblubienico moja. A wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co Ci przygotowałem w wieczności. Dusza moja została zalana tak wielką pociechą, że pozostałam tam do wieczora, a zdało mi się, że jestem krótką chwilę. Dzień ten miałam wolny i przeznaczony na jednodniowe rekolekcje, więc miałam zupełną swobodę oddać się modlitwie o jak Bóg jest nieskończenie dobry, ściga nas swoją dobrocią. Najczęściej zdarza się, że Pan udziela mi największych łask w ten czas, kiedy ja się wcale ich nie spodziewam. To miejsce pamiętam z dzieciństwa. Nad jeziorem Kierskim nie było żadnego miejsca modlitwy, to już od wielu lat jest tam i taka ścieżka z drogą krzyżową i ołtarz polowy. Tam też spotykaliśmy się na modlitwie, dzisiaj też tam na pewno w sanktuarium, w domu sióstr jest modlitwa, w Niedzielę Miłosierdzia jest modlitwa. Tak też Pan Bóg sprawił, że moje przyjęcie po święceniach po mszy prymicyjnej było w tym domu. Znaliśmy też bardzo dobrze jedną z sióstr, nie żyje już długie lata. Na imię miała Anna, zaprzyjaźniona z moimi rodzicami. I ona pierwsza opowiadała mi o siostrze Faustynie. To znaczy opowiadała bardziej, a ja się gdzieś tam przysłuchiwałem z moim rodzeństwem, kiedy była u nas w Gościnie. No i dzienniczek, może niektórzy wiedzą, może nie wiedzą, został wydany dopiero w 1981 roku. A siostra już o dzienniczku mówiła, przynosiła jakieś skserowane fragmenty dzienniczka, opowiadała o siostrze Faustynie. I powiem szczerze, że jako dziecko to tak, było mi jej żal. Było mi jej żal, że tyle prób musiała przechodzić. Te przełożone, które wyciskały z niej posłuszeństwo do bólu. I Pan Jezus, który też oczekiwał i żądał tego posłuszeństwa od niej. Ale pamiętam też taką rozmowę z siostrą Anną w takim bardzo dla mnie trudnym momencie życia. Byłem już takim młodym chłopakiem i miałem problem z przebaczeniem. Wręcz myślę, że to mogła być nawet jakaś nienawiść we mnie do drugiego człowieka. Byłem wtedy chory. Mama powiedziała siostrze, jaka jest moja sytuacja. I pamiętam, jak przyszła do pokoju, siadła na łóżku przy mnie i rozmawialiśmy. I mówiła o potrzebie przebaczenia nieprzyjaciołom, o miłosierdziu Bożym. To była jedna z ważniejszych kateches o miłosierdziu Bożym, jaką w życiu przeżyłem. Bardzo tak osobiście, kiedy byłem w potrzebie. I jak dobrze pamiętam, to się nie skończyło tym, że ja przyznałem jej rację, ale zasiała we mnie.
to słowo o miłosierdziu, o przebaczeniu. I dzisiaj jestem głęboko przekonany, że najbardziej możemy naśladować Pana Boga w Jego wszechmocy, kiedy potrafimy przebaczyć. Bo najbardziej objawia się Jego wszechmoc w łasce przebaczenia. Z tego wielokrotnie skorzystaliśmy, ale tak jak w kolekcie tej modlitwie na początku mszy świętej była prośba, żebyśmy naśladowali siostrę Faustynę też w czynach miłości. Czynili miłosierdzie. Możemy wszechmoc Boga naśladować wtedy, kiedy jesteśmy gotowi przebaczyć. No i zdarzyło się też, że będąc biskupem pomocniczym w Poznaniu, w niedzielę jedną o godzinie 15 zadzwonił telefon i po drugiej stronie usłyszałem księdza arcybiskupa nuncjusza, który powiedział o decyzji Ojca Świętego, bym poszedł do Płocka. I w Płocku mamy miejsce, też dom sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie siostra Faustyna po raz pierwszy ujrzała Jezusa takiego, jak znamy go z obrazu. Przygotowujemy się do stulecia z tego wydarzenia, bo to było 22 lutego 1931 roku. Pozwólcie, że też przytoczę ten fragment. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus, wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinie śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. I siostra idzie do spowiedzi, mówi o tym spowiednikowi i spowiednik mówi, Pan Jezus mówił ci o obrazie w tobie. Odchodzi od spowiedzi i słyszy, mój obraz w tobie jest, ale chcę, żebyś namalowała to, co widziałaś. I tak mamy te wizerunki Jezusa miłosiernego, ale te słowa, które Pan Jezus powiedział po spotkaniu ze spowiednikiem, mój obraz jest w tobie. I to nam przypomniał święty Paweł. W nas jest jego obraz. Poprosiłem, żeby przy chrzcielnicy zapalić świecę paschalną, która przypomina ten moment, kiedy zanurzamy się w śmierć Chrystusa, kiedy powstaliśmy do nowego życia, narodziliśmy się jako przybrane dzieci Boże. Jest w nas obraz Boga. Żyje w nas Bóg. I tak jak pójdziemy po tej mszy świętej z relikwiami siostry Faustyny do katedry, tą drogą, którą ona pokonywała, aby tam paść na twarz przed Jezusem w tabernakulum i poddać się Jego woli, tak warto w tej drodze, kiedy będziemy się modlić, dziękować Panu Bogu za to, że
niesiemy Jego obraz w sobie. Nie relikwie, nie żaden feretron, żywego Boga niesiemy w sobie. I jesteśmy jak pochodnia, która niesie ogień wiary. I taka samobieżna pochodnia, nie trzeba jej nieść, ona idzie sama. I to jest misja, którą Pan Bóg dał siostrze Faustynie i dał każdemu z nas. Piękna przygoda niesienia Boga i przekazywania tego światła tym, którzy idą po nas. Tutaj, jak widzę, oprócz siostry i kapłanów są przede wszystkim ludzie świeccy i pewnie wiele z tych osób, które tutaj jesteśmy, to jesteście matkami, jesteście ojcami i przekazujecie doświadczenie Boga swoim dzieciom. I wiemy, że nie jest to łatwe, nieraz kilkanaście lat pięknej, owocnej pracy w domu, w parafii, w ruchach, grupach duszpasterskich. I nagle przychodzi spotkanie ze światem rówieśników, parę miesięcy na studiach na przykład. I wszystko, jak to mówią młodzi, się sypie. I możemy się pytać, czy ten ogień przekazaliśmy w sposób właściwy. Ktoś tak mądrze powiedział, jak dzieci są małe, trzeba im dużo mówić o Panu Bogu. A kiedy są dorosłe, trzeba dużo mówić Panu Bogu o dzieciach. Jeśli dostały fundament, to mają do czego wrócić. Chcemy dzisiaj dziękować Panu Bogu za ten piękny przykład życia siostry Faustyny, za to otwarcie jej na wolę Bożą. Pan Bóg dał jej gotowy scenariusz na życie, na świętość. Ale zostawiła nam piękne, takie intymne też dialogi, na przykład ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, kiedy pyta ją, czy będę święta i czy tak jak ty będę ogłoszona świętą. Proszę zobaczyć, jaka głębia modlitwy, jaka intymność w relacji też z tymi, których Pan Bóg poprowadził wcześniej drogą świętości. Chcemy dobrego Boga prosić o to, żebyśmy troszczyli się o to zakorzenienie w miłość Bożą. Ono jest nam dane, ale musimy z tym, przez którego mamy przystęp do Ojca, z Chrystusem współpracować. I modlę się za was, modlę się za siebie, żebyśmy byli otwarci na tchnienia Bożego Ducha. Bo to On nas uzdalnia do wyznania wiary, do dojrzałej wiary. To On nas uzdalnia do świadczenia o tym, że niosę w sobie ogień wiary. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. I nasze święte patronki, nasi święci patronowie, módlcie się za nami.